wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Jednym z motywów dominujących w czytaniach trzeciej niedzieli Wielkiego Postu jest temat wyjścia. Bóg przemawia do Mojżesza z gorącego krzewu, objawia mu swe imię i powierza misję do wypełnienia. Pan mówił: dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców. Znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać. Idź przeto teraz. Oto posyłam cię do Faraona i wyprowadź mój lud Izraelitów z Egiptu. To słowa pełne współczucia. Bóg dostrzega ludzką nędzę. Bóg odczuwa ból ludzi udręczonych ciężką pracą. Bóg odczuwa ból matek i ojców patrzących na śmierć ich synów. Bóg pragnie uwolnić od ciężkiego brzemienia poranione ramiona Izraela w Egipcie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która upływa w mleko i miód. Słowo Boże usłyszane przed chwilą jest aktualne również dzisiaj i do nas skierowane. Bóg widzi naszą nędzę, dostrzega bezrobotnych, dostrzega biedne matki i ojców, którzy boją się jutra. Bóg widzi samotne babcie i dziadków opuszczonych przez swoje dzieci. Bóg odczuwa cierpienie matek i żon, których synowie i mężowie są wyniszczani przez alkohol. Bóg widzi i czuje nasz ból spowodowany niewolą grzechu. Bóg widzi i czuje to, czego my nawet nie widzimy i nie czujemy. Bóg zna całą prawdę o nas. Dlatego ostrzega przez swego Syna Chrystusa: jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Nie możemy ulegać złudnemu poczuciu spokoju, radości. Takiemu pozornemu poczuciu spokoju ulegli apostołowie, do których Jezus skierował powyższe słowa: jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Jezus wypowiedział napomnienie, kiedy doniesiono mu o śmierci Galilejczyków zabitych przez Piłata i o śmierci 18 ludzi, których przygniotła wieża w Siloe. Jezus wyjaśnia, że ich śmierć to nie kara Boża za popełnione przez nich grzechy, ale znak miłującego Boga do pozostałych, aby się nawrócili. Potrzeba i nam zauważać znaki, które dzieją się być może gdzieś daleko ode mnie. Na świecie giną niewinni ludzie, którzy wcale nie byli i nie są większymi grzesznikami od nas. Bóg przez ich śmierć daje nam znak, ostrzega. Bóg upomina się o każdego. Nawrócenie jest nie tyle obowiązkiem, ale przede wszystkim możliwością dla wszystkich. Każdy może się zmienić. Nikogo nie można uznać za bezpowrotnie straconego. Są w życiu sytuacje moralne tak skomplikowane, że wydaje się, iż nie znajdzie się wyjścia. Rozwiedzeni, którzy ponownie zawarli związki małżeńskie, wszelkiego rodzaju uzależnienia. Także w takich sytuacjach istnieje szansa odmiany. Kiedy Jezus stwierdził, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do nieba, apostołowie zauważyli: któż więc może być zbawiony? Odpowiedź Jezusa można z powodzeniem odnieść do przypadków, o których przed chwilą wspomniałem. Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Chrystus jest, jak określa apostoł Paweł, naszą paschą, naszym wyjściem z niewoli grzechu do ziemi obiecanej, opływającej w radość i pokój. Dokonuje się to również w każdej Eucharystii. Jezus przeprowadza nas przez swoje słowo, przez ciało i krew, do nowego życia.
kontekście wydarzeń, które nas na różny sposób dotykają, warto sobie uświadomić, że dzisiaj jest dzień zbawienia. Jutra może już nie być. Wielu z pewnością się zastanawia, w co zainwestować, by przeżyć. Z pewnością najbardziej warto zainwestować w stan łaski uświęcającej. Niech Bóg dodaje nam odwagi, byśmy dokonali tego niełatwego kroku, ale kroku, który zapewni nam zbawienie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.